Panie, a nie martwi pana kanclerz Scholz, który opowiada z tkliwością o swoich długich, półtora godzinnych rozmowach z Putinem, z którymi regularnie rozmawia i jeszcze dodaje, że Putin jest bardzo uprzejmą osobą podczas tych rozmów. No, ale to ja wiem. Putin potrafi być człowiekiem czarującym. Sam się o tym przekonywałem. To jest dobra szkoła KGB, czyli no, dostosowywania się do sytuacji. Natomiast ja do Scholza nie mam pretensji o to, że on uważa, że trzeba podtrzymywać dialog. Bo nawet w najgorszych sytuacjach ten dialog musi być, jeżeli półtora godzinne pogawędki po niemiecku? No to pogawędki myślę, że nie. Zresztą Scholz powiedział, że po niemiecku mówi. Po niemiecku wtedy tylko też ale wtedy, kiedy Putin chce. Czyli krótko mówiąc, kiedy Putinowi jest wygodnie, to być może on wrzuca jedno czy dwa zdania po niemiecku. Sądzę, że to się odbywa jednak w dwóch językach.